Cześć, od jakiegoś czasu robię sama niektóre z kapsułek, głównie zioła, takie na przykład jak kozieradkę. Kupuję taką mieloną, czy tam mielę nawet sobie sama z takich ziaren, bo taniej wychodzi jeszcze bardziej. Kupuję te zioła hildegardowe, czyli galgant, bertram, dyptam. Je można dodawać oczywiście do potraw, ale one nie zawsze wszystkim smakują, dzieci na przykład tego nie trawią. No ale chcę, żeby coś tam czasem łyknęły. Kupuję też witaminę C, którą się bardzo opłaca właśnie kapsułkować, bo tu pół kilograma kosztuje 30 zł. No i co, robię te kapsułki sama. I powiem Wam, że na początku śmiałam się. Gdzieś zobaczyłam taką kapsułkownicę właśnie na jakiejś amerykańskiej stronie, jakimś tam YouTubie. I śmiałam się trochę z tego, bo myślałam sobie, kurczę, to naprawdę już trzeba naprawdę nie mieć co zrobić z czasem, żeby coś takiego robić. No i sama zaczęłam robić, przepadłam. Nie wiem, jak to się stało, ale naprawdę polecam Wam ten sposób, bo nie dość, że wychodzi naprawdę o wiele taniej, to jeszcze możecie sobie skomponować taką jakby kompozycję ziół, na jakiej Wam zależy. Także co, no zapraszam do oglądania. Co do samej kapsułkownicy, w sieci znajdziecie naprawdę bardzo dużo różnych modeli, urządzeń. Jest bardzo wiele rodzajów jakby wielkości, bo ta jest taka pośrednia, mamy tych kapsułek, pośrednie są kapsułki moje, są też większe, mniejsze. Jest dużo modeli. To jest kapsułkownica na 24 sztuki. Piszę. Ale dlaczego ją kupiłam? Ona jest droga. Ona kosztowała mnie około 100 zł. Ale bardzo pozytywne opinie o niej czytałam. I powiem Wam, ja już nauczona doświadczeniem z chińskim badziewiem, po prostu uważam, że czasem jak coś kupujemy, to kupujemy raz, ale dobrze, nie? Bo co z tego, że ja kupię kapsułkownicę, nie wiem, na 50 kapsułek za 24 zł, na AliExpressie, jak za chwilę po prostu mi to popęka i przestanie działać. I tak faktycznie jest z tą kapsułkownicą. Ona jest mega taka fajna, twardy plastik i zrobiona, patrzcie, w Stanach, nie? Czyli da się jeszcze. Teraz tak, ona się składa z kilku elementów. Tu jest taki woreczek, jak ktoś ma dosyć dużą wilgotność w domu, to sobie wkłada to do kapsułek, ale o tym za chwilę. Mamy instrukcję obsługi po angielsku, mamy też instrukcję obsługi po polsku. Tu jest wszystko wyjaśnione, czyli mamy tak, mamy kilka rzeczy tutaj w tej kapsułkownicy. To jest tak zwany odciskacz. To jest taki jakby, nie wiem, do przyciskania. Mega, naprawdę mega solidny plastik, wierzcie mi. Jest podstawa. Ja Wam teraz wszystko pokażę, jak to działa. No i jest. Są części, które się wkłada właśnie kapsułki. Ja tu mam to trochę uwalone, muszę to wyczyścić, bo robiłam kozieradkę, a dzisiaj chcę dorobić trochę witaminy C, żeby Wam pokazać. Więc tutaj wkładamy w tą część, tą taką wyższą. Wkładamy te dłuższe części kapsułki, zaraz pokażę, a w tą część wkładamy te krótsze, nie? To jest taki mechanizm prosty jak konstrukcja cepa, że się potem to wciska, wyciska i tak dalej, ale to zaraz do tego przejdziemy. I w zestawie jest jeszcze taka karta, taki skrapek jakby, żeby sobie rozprowadzać. Jak już tutaj macie kapsułki, no to sobie po prostu tak rozprowadzacie, wyrównujecie tutaj, żeby zawartość była w miarę równa w każdej kapsułce. No i tyle. I to jest cały zestaw. Teraz ja go trochę przeczyszczę i wracam do Was. Jeszcze słówko o kapsułkach. Ja kupiłam takie opakowanie, tutaj jest 1000 sztuk, było, bo już trochę szczerze mówiąc zeszło, tak już może nawet troszkę mniej niż pół, ale już tak zeszło. I to jest żelatyna wołowa, woda oczyszczona, spełnia normy jakieś tam europejskie, mamy nadzieję. Produkcja Kolumbia, no nie wiem czemu to aż tak daleko musiało jechać, no ale dobra. Nic innego na razie mi się nie udało kupić. Ważne jest tylko jedno, że jak kupujecie kapsułkownicę, to kapsułki oczywiście muszą być dostosowane do rozmiaru, nie? Czyli jak kupujecie tak u mnie rodzaj, ten typ 0 kapsułki, no to oczywiście kapsułkownica też musi, przepraszam, kapsułkownicę kupujecie 0, to kapsułki też muszą być oczywiście zerówki, nie? Jak kupujecie 0,0, no to 0,0 i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba ten rozmiar sobie dostosować do rozmiaru samego urządzenia. I tak samo, jeżeli macie dużą wilgotność w powietrzu w domu,
Zwłaszcza no niestety zimą, latem, zimą na wiosnę i na jesień to się czasem zdarza, nie? Zanim się jeszcze zacznie grzać, no to ta wilgotność może być większa. To do tych kapsułek możecie sobie włożyć od producenta kapsułkownicy. Taki woreczek to trzeba odciąć i wyciągnąć. I tutaj są takie granulki, nie wiem czy to dobrze widać, takie w kolorze takim pomarańczowym, coś takiego. I one generalnie służą temu, żeby właśnie tą wilgotność nadmierną absorbować, żeby nam się kapsułki nie sklejały. I jak już jest wszystko ok, no to one się zmieniają na takie ciemnozielone, to znaczy, że pochłonęły wilgoć i można kapsułek używać. Ja na razie mi się to jeszcze nie zdarzyło, także nie mam takiej potrzeby, nawet tego jeszcze nie otwierałam, bo po prostu u mnie jest w miarę sucho. No i tego po prostu nie używam. Ale jakbyście mieli taki problem, no to producent tej kapsułkownicy też załącza właśnie taki woreczek. Ten woreczek jest wielokrotnego użytku. To nie jest tylko na raz, tylko to się tam po prostu można tego używać bardzo, bardzo wiele razy, nie? Także fajna też rzecz przydatna. Podsumowując, żeby wykonać takie piękne kapsułeczki, tableteczki, to akurat jest właśnie witamina C, kupiona właśnie w proszku, bo wychodzi naprawdę tanio. Ale dzieci nie lubią takiej, wiecie, kwaśnej mega, rozpuszczonej nawet w wodzie, no to ja po prostu mi to kapsułkuję i tak jedzą. No to potrzebujemy. Na pewno się przyda jakiś talerz. Zaraz powiem dlaczego, bo sobie po prostu ustawiamy tą kapsułkownicę tutaj. Nie walimy tam wszystkiego na stół, żeby potem sprzątać pół godziny, tylko po prostu mamy to w jednym miejscu, bo trochę się sypie. No i oczywiście naszą górę, dół kapsułkownicy, bazę, dociskacz. Oczywiście rzecz, którą będziemy kapsułkować. Kapsułki. Potrzebujemy, no to się przyda, nie? Do właśnie też zamiatania tak jakby, no i przyda się też łyżka, łyżeczka, a jak macie wprawę, ja już to właściwie sypię na oko, no to nie potrzebujecie. I to jest tyle. No oczywiście czas, trochę czasu, ale wiecie, teraz jeszcze nie można siać za bardzo, nie ma co to. Można szaleć z kapsułkami. No i zaczynamy. Przygotowujemy samą bazę. Bazę ustawiamy tak, że ten kołnierz tak jakby jest na górze. I kładziemy tą dolną część kapsułkownicy. Dlaczego to ma tak być zrobione? Dlatego, że ona w tym momencie, jak tutaj się nawet coś przez przypadek naciśnie, to ona nam tutaj nie pracuje, bo tu jest, widzicie, taki mechanizm, który powoduje, że się właśnie kapsułki razem ze sobą łączą. No i jakby to się stało w trakcie napełniania czy coś, no to byłoby po prostu, nie, bez sensu, bo byśmy sobie to zniszczyli naszą pracę. Także ustawiamy bazę. Na bazę ustawiamy tą dolną część kapsułkownicy. Wyjmujemy sobie też, tutaj gdzieś obok kładziemy tą górną część, no i bierzemy kapsułki. Kapsułki wyglądają tak, są przejrzyste. Wiem, że można chyba kupić jakieś kolorowe też, ale uważam, że im mniej tutaj jest jakichś tam, wiecie, rzeczy, dodatków, no to chyba lepiej, bo o to nam chodzi. Więc każda kapsułka składa się tak naprawdę z dwóch części. Jak sobie to otworzycie, jest taka dłuższa i jest krótsza. I teraz tak, tą dłuższą wkładamy, oczywiście ja się muszę jakoś tak ustawić, żeby to było widać tutaj. Tą grubszą część, tak? A krótszą tutaj. No i bawimy się na tej zasadzie, że po prostu po kolei te 24 sztuki sobie tutaj po prostu zakładamy. Wkładamy do środka, do tych dziurek. Nie wiem, czy to widać, że tu już są na przykład włożone, nie? Tu w tym rzędzie są włożone, tu jeszcze nie. Wkładamy. Trzeba oczywiście czasu trochę na to poświęcić, ale wiecie, to jest takie odmurzające. Jak sobie puścicie jeszcze jakąś fajną muzykę, no rewelacja, nie? Także, ach, dzieci szaleją wokół, coś tam się dzieje, a ja kapsułkuję i mam wyrąbane na wszystko, jest po prostu pięknie, cudownie i mam po prostu relaks przy tym wręcz. Także teraz sobie to wszystko napełnię i zaraz do Was wracam. Kapsułkownica jest zakapsułkowana, można powiedzieć, jest napełniona, widać to, o, może od tej strony lepiej. O, widzicie, odbijają się tam te dna tych kapsułek. Upewnijcie się, że na pewno wszystko macie wypełnione. Jak będziecie robić po kolei, no to nie będzie problemu i tak samo, no nie, starajcie się nie wkładać, nie? Jak już jest jedna włożona, no to poczujecie taki lekki opór, także będziecie to czuć. No i teraz pora na wysypanie proszku. Ja sobie go tak po prostu sypię już na oko. Najpierw zasypuję te pierwsze trzy, tak w miarę. I teraz biorę tą kartę. Tylko tak przejeżdżam. Kurczę, nie widzicie tego, ale ona się fajnie właśnie tutaj, ona fajnie mi wypełnia te pozostałe miejsca. I zbieram sobie, zbieram sobie, zbieram. Tak trochę równam.
Biorę teraz to urządzenie do dociskania, taki dociskacz. Muszę tylko tu trafić. Jeszcze dociskam mocno. Nie bójcie się, nic się nie zepsuje. I jeszcze zbieram. Ten nadmiar cały musi zniknąć. Tak, w miarę równo, żeby było. Nie wiem, nie powiem, jak to wygląda ten proszek, bo mnie utną film, czy tam skasują, ale. No, wygląda ciekawie. Jest to witamina C, jakby nie było. Proszę mnie tutaj nie. I dobra, i jeszcze raz, tak troszeczkę więcej się nie da. I teraz co? Nakładamy sobie tą górę. I trzeba obrócić do góry nogami to, zdjąć czy nie, ten, no można to zdjąć też i zrobić tak jakby ręcznie tutaj, ale można sobie właśnie to obrócić do góry nogami, położyć na tej podstawie i teraz tu przyciskamy mocno, słyszeliście ten dźwięk taki, o, przyciskamy, widzicie, to jest właśnie to, co nam robi, co nam łączy tą górę z tym dołem i podstawę sobie włożę, zdejmujemy delikatnie tutaj nasze kapsułki, które właśnie wyglądają tak. No. Trochę mi tego proszku tu zostało, także się troszkę to posypało, no ale co, kapsułki są gotowe. I teraz biorę sobie już mój słoik taki dyżurny, w którym mam tą witaminę C, zrobioną trochę na zapas, bo ona jednak schodzi teraz w tym okresie. Żeby te kapsułki wydobyć, nie bierzemy ich, nie robimy tego ręcznie, tylko naciskamy tutaj na te, o, na te takie skrzydełka takie. Ja sobie to, o, naciskam, widzicie, one tam wyskakują. Najpierw robię z jednej, bo mam małą średnicę i to tak akurat. Coś zostało, coś zostało. Może tak jakoś pokażę. Ostatnio zostało, no to już. O, widzicie, to się tutaj, to się naciska i one wtedy wypadają. No i macie kapsułeczki. Nie mogę ich tak dotykać, bo wiecie, potem będziemy to jeść, ale tak to wygląda moim zdaniem. Super rzecz. Śmiałam się z tego, a sama zaczęłam to robić i trochę tak, szczerze mówiąc, przepadłam, nie? Także polecam Wam bardzo, jak potrzebujecie, bo wiem, że są ludzie, którzy sobie sami mieszają jakieś tam zioła, nie da się tego kupić, bo mają własne mieszanki. Warto. Warto, bo to się nawet, szczerze mówiąc, opłaca, nie? Także dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam.